trzymam się jeszcze dalej tego biurka, które właśnie do niego należy. To ile lat pan redaguje ten tygodnik? Przybliżenie. No, już ponad 20 lat. 20 lat. I sam jeden? Nie. Jeszcze był Lewicki. No, jeszcze była, zapomniałem w tej chwili nazwisko, no taka słynna działaczka powojennej PPS. Ja już z pamięcią do nazwisk, już mam coraz większe kłopoty. No to często właśnie, jak ona nawet była chora, to posiedzenia redakcyjne odbywaliśmy w jej mieszkaniu. Także... No a Lewicki z kolei wtedy, kiedy przypadły mu takie dodatkowe obowiązki związane z tym, że oślepła mu żona, to by z tego spadło na niego, to te wszystkie jej obowiązki dotąd wykonywane przez nią spadły na niego. No i w tej sytuacji on zrezygnował z uczestnictwa w redagowaniu. A miałem w jego osobie no, takiego właśnie zastępcę. No i z tego wynika, że z tego zespołu redakcyjnego to w istocie rzeczy tylko ja ostałem się. Także to w sumie przez mnóstwo lat prowadził pan tygodnik, można powiedzieć, czasopismo. To jest też fenomen w XXI wieku. To jest taka też tradycja popesowska z czasu okupacji. Nawet podobnego formatu, prawda, w czasie okupacji, prawda, podobnego formatu popesowcy produkowali przez no, ładnych kilka lat. No tu część artykułów to pan po prostu skanuje, czy kseruje? No to... Jak pan to ja robi? Mam taki bajzel w domu, bo przecież gdybym ja te redakcyjne sprawy tutaj wykonywał, to tutaj po prostu nie byłoby no, miejsca nawet na to, żeby usiąść, prawda, i tak dalej. Bo ja po prostu kilkanaście czasopism śledzę i wybieram te najcenniejsze rzeczy. A to przecież kosztuje tyle czasu, prawda, żeby to wszystko, te kilkanaście czasopism przejrzeć. Już w tej chwili rezygnowałem z tych czasopism zagranicznych, to znaczy niemieckich, bo ja od razu się zajmowałem również i niemieckimi czasopismami. No to wynika z tego, że ja pisałem prace naukowe w oparciu o literaturę niemiecką. A w tej chwili już ze względu na wiek już nie jestem tak aktywny w tej literaturze niemieckiej, jak to było niegdyś. No i dawniej wiele książek, prawda, niemieckich, prawda, studiowałem, a teraz od lat już nie kupiłem żadnej książki niemieckiej. Ale jeszcze dwa lata temu, no to kupowałem niektóre czasopisma niemieckie.
ale teraz również już zrezygnowałem z tych czasopism niemieckich. I zostały mi wobec tego kilkanaście właśnie czasopism polskich. I właśnie z nich wydobywam po prostu to, co może być szczególnie istotne dla PPS-u, dla weteranów PPS. No i to pochłania mi bardzo dużo czasu, także jeżeli dawniej w moim mieszkaniu często gościłem ludzi bliskich, to obecnie ze względu na to, że tam się mieszczą właściwie jak gdyby w tym moim mieszkaniu teraz dwie redakcje, bo jeszcze oprócz tego czasopisma to wydawaliśmy również i dwa pisma Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego. Jedno z nich nazywało się Razem Przeciw, tak? Razem Przeciw Wojnie, prawda? Ale to tak skrótowo Razem Przeciw. No i muszę powiedzieć, że też dawniej wydawałem jedno z tych czasopism, ale nie miałem tutaj pomocy ze strony ani powiedzmy tam Karpowicza, prawda, no bo już nie liczę naszego rzeźbiarza, ale Karpowicz to jest właśnie człowiek piszący, a więc zajął się tym, ale też marginalnie te sprawy traktuje Andrzej Iwanow. On między innymi ze względu na swoje tam kontakty z Rosją, Białorusią i tak dalej, to liczyłem na to, że również będzie tam uwzględniał i te czasopisma ruskie i białoruskie. Ale muszę powiedzieć, że aktywność jego skupia się jednak bardziej na tym, co żona, bo żona jego prowadzi taką firmę. Nawet nie wiem dokładnie czym się po prostu zajmuje, ale w każdym razie tematyka czysto gospodarcza i to związana z Łodzią. Tam często właśnie on jeździ też do tej właśnie Łodzi, bo tam ta firma się mieści. Także chętnych do takiej bezpłatnej przecież pracy, to tutaj nie ma za wielu. Najbardziej to właśnie ten Lewicki się zaktywizował niegdyś, no ale teraz rozumiem jego, jak on musi teraz i sprzątanie, i gotowanie, i zakupy, wszystko to na niego spadło. A ponadto on lubi jednak chodzić na różne jakieś takie imprezy polityczne. I to wtedy wyskakuje z tego domu, zostawia tę żonę, no ale zawsze z duszą na ramieniu, no żeby czasami jej się coś nie stało, kiedy on tam gdzieś na godzinę czy dwie czasem gdzieś na jakąś konferencję wyskoczy. Także środowisko weterańskie nie tylko liczebnie
zmalało, ale ci, którzy jeszcze żyją, również swoją aktywność wielce pomniejszają. No i zostanie chyba w końcu ostatni Mohikanin, czyli ja. No ale mamy teraz taki okres czasu, kiedy jest kryzys prawie na całej planecie. Grożą sobie dalej, chociaż może tego tak głośno nie widać, największe mocarstwa. Albo jakiś konflikt, albo coś, jakaś dyktatura się może kroić w każdej chwili. Co zrobić, żeby na przykład Polaków czy ludzi zachęcić? Sama idea Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego to jest najważniejsza idea na świecie.